Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z serii Zagrajmy w Arcania Gothic. Ostatni odcinek zakończyliśmy przed wejściem do miasta. No i tutaj teraz będziemy wchodzić do tego miasta. Jak widać, dzień się już zrobił. Oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego jak dzień i noc. To się zlewa ze sobą w jednym. Przybywam z Feshir i potrzebuję zezwolenia barona na podróż do Srebrowodu. Sobie długo poczekasz. Dlaczego? Bo baron nie ma czasu na takie błahostki. Jego brat Hertan i siostra Liuven zdradzili Stuark i przyłączyli się do przeklętego króla Myrtany. Do Robara? Czy miastu coś grozi? Jeśli prędko nie zakujemy zdrajców w kajdany, to owszem, my mieszkańcy Stuark nigdy nie ugniemy karku przed Myrteńczykami. Honor lub śmierć! Dobrze to słyszeć. Przeklęty król ma moją ojczyznę na sumieniu. Chciałbym jednak pomówić z baronem. Może się na coś przydam. Niech będzie. Właź do miasta, nieznajomy, ale będziemy mieć na ciebie. Dobra, tak, weź mnie pójść. A, dobra. Ja to szybko przeskipuję. Bo to jest zaznaczone na mapie, więc nie ma co się przejmować, bo tutaj na wprost jest oczywiście baron, tutaj na lewo będzie karczma. Jak już widać na samym początku, strasznie łatwo jest tutaj ogarnąć, co gdzie jest. To szczególnie w tych miastach takich, no nie są duże. One są bardzo małe i tak naprawdę, nie wiem, zawiedziony jestem troszeczkę, jeśli chodzi tutaj o lokacje. I tutaj mamy oczywiście mieszczaninów, krzesła, mieszczaninów i oberżystę. Witaj w nadklimie. Ingur. Siema, Ingor. Diego mówił, że mogę cię tu znaleźć. Wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Diego? Był u mnie, owszem, ale już od jakiegoś czasu go nie widziałem. Nawet rachunku nie uiścił, a to już do niego niepodobne. Zniknął? Z dnia na dzień. Może to się jakoś wiąże z tamtą kłótnią. Kłótnią? Z kim się Diego pokłócił? Diego kłócił się z doradcą barona. Poszło chyba o podatek. Gdzie znajdę tego Mermunda? Jak to gdzie? U barona! Gdzie znajdę barona? Siedzi w swojej cytadeli w środku miasta. No właśnie, zobaczmy co masz za sprzedanie tutaj. No jeśli chodzi o broń białą, no to mamy jakieś tam pierdółki, które mogę sprzedać. Tutaj mamy jeszcze jakieś pancerze. A to też wszystko do sprzedania. No nie ma tutaj nic ciekawego, co mamy. Ule. To się przyda. Kitty Stewart, serio? No i bełty, no i to wszystko. Bo tak naprawdę tu nic nie ogarnę. A czy na górze tutaj coś jest? Bo jeszcze mam tutaj znacznik. Zmiataj. Chyba jednak nie. No tak czy siak, widzowie, powiem wam, że wkręciłem się troszeczkę w nagrywanie tej Arkani, strasznie, bym wręcz rzekł. Dokąd to nas prowadzi? Alchemik, o! Czy jest tu jakiś alchemik w ogóle? O, jest, oczywiście, że jest. Prowadzić cię w tajniki, ale... Worgan! Byczku. Czarodziejskie mikstury. Chyba nie zaszkodzi. Wspaniale. Ręka rękę myje, jak to mawiają. Jako mój uczeń najpierw musisz załatwić dla mnie drobną sprawę. Mogłem się tego spodziewać. Dobra, co mam zrobić? Wysłałem swojego ucznia Chema. Już dawno temu powinien był wrócić. Bezużyteczny smarkacz. Żadnego pożytku. Ktoś więc musi się tą sprawą zająć. A co? Chodziło o zbadanie efektów pochodnych alkaloidów na integralność hepatyczną równonogów olbrzymich. Aha. A po naszemu? Zapytaj Chema. Do... Wspaniale. Dobra, skipnijmy to. I tak jak mówiłem, wkręciłem się trochę w nagrywanie tego. Wkręciłem się dość mocno w nagrywanie tego. O, to tutaj jest. Będzie się trzeba cofnąć. No ale dobra, to zrobimy to w takim razie później. Na chwilę obecną ruszymy dupcie tutaj.
Połazimy sobie, zobaczymy, co tu jeszcze za kościory znajdziemy. Siemano, Kowal. Masz coś ciekawego? A to jest pani Kowal, dobra, przepraszam. Co masz do sprzedania? Ciekawego. Regeneracja wytrzymałości. Miecz szkła wulkanicznego. Ale to jest drogie. Ognisty miecz gladiatora, to też jest bardzo drogie. Morgenstern. Okej, ona ma jakieś tam itemy, one są strasznie drogie. No to chyba nie będzie miała za złe, że przeszwabruję jej tutaj co mogę. Dawaj, to wszystko. Nic się nie ukryje przed wujkiem. Cały lód jest mój. No, ale wkręciłem się w nagrywanie tego. Nie wiem, jakoś tak chillowe to jest w miarę. Bo dość relaksujące. Więc sobie tak wchodzę, nagrywam sobie. Nie stresuję się niczym oczywiście. O, drewniana tarcza, którą mogę sobie podnieść za friko. No i po co ją od ciebie cokolwiek kupywać, Kowalko, skoro ty dajesz się okradać takiemu chłopowi jak ja. A idźcie w... Uj. A właśnie, mogę sobie naostrzyć broń? Dobra, nie, on wyjmuje po prostu byle jaki miecz. Czyli to nie ostrzy mojego toporka. Chyba. O, fiolki. Dobra, tutaj są drzwi zamknięte. O, tutaj jest do zebrania troszeczkę roślin. Bardzo fajnie. Dobra, czyli musimy iść z drugiej strony. Nie do garka, nie do garka. Odsuń się. Dobra, musimy iść teraz tutaj i tutaj będzie kwestior kolejny. Ale może jeszcze znajdę coś przy okazji. Ty, ole beka. To tutaj można było zebrać stąd. Coś. No proszę bardzo. No dobra, tego nie wiedziałem. Jakoś mi to umknęło zawsze. A za pierwszym razem jak to grywałem troszeczkę. Co tutaj mieszczka robi? A to jeszcze zanim porozmawiamy sobie, to jeszcze przejdziemy się do góry. Ja bym się tu z chęcią porozglądał za jakimś dodatkowym lootem. Jest tutaj kolejne pierdółki, super. Ciekawe, czy jakbym sprzedał wszystkie te zioła, które posiadam, to zarobiłbym dużo pęgi. Pewnie tak. Strasznie irytuje mnie to, że nie można otwierać tych drzwi. Ja rozumiem, że niektóre mogą być zamknięte na klucz, no ależ kurde bele. Pulpit, czy ty mi coś dasz, jak przeczytam pulpit? Czy to nie jest gotik? To nie jest gotik. O, niech zgadnę, przysyła cię Oktar. Obawiam się, iż jego chramy jeszcze nie dotarły. Wszystko przez tę wojnę. Nikt mnie nie przysłał. A już na pewno nie Oktar. Wybacz, taki kawał chłopa. Myślałem, że jesteś jednym z osiłków Oktara. To miał być komplement? Oczywiście. Ktoś taki z pewnością mi się przyda. Jeśli mi pomożesz, dam ci coś przydatnego. O co chodzi? O co chodzi? Z domu niedaleko, w środkowej części miasta. Nocami dochodzą jakieś stłumione krzyki i odgłosy rozmów. Okna świecą na czerwono, jak krew. Sam bym to sprawdził, ale boję się. A straż miejska? Wyśmiali mnie! Mnie! W dzisiejszych czasach ludzie za grosz szacunku nie mają! W ogóle ludziska, dajcie znać, co sądzicie o nowej miniaturce, która jest od wczorajszego odcinka. Rozejrzę się. Obawiam się, że to nie takie proste. Klucz jest u właściciela, a jemu to szczętnie brak kultury. Z chamami umiem sobie radzić. O kogo chodzi? O strażnika Czaka. Odpowiada za magazyn po prawej, zaraz przy głównej bramie. Chcesz, żebym naszczał na buty wszystkim strażnikom w Stuart? Bez obaw. Czak nie ma przyjaciół. Jego koledzy chętnie odwrócą wzrok, gdyby zdarzyło mu się spaść ze schodu. No okej, superancka, dobrze wiedzieć. Chodźmy do Czaka, załatwmy tego questa z automatu, a potem pójdziemy po tego... chłopa tutaj obok. Gdzie jest Czak? Czuk. W tym budynku jest tutaj? Yo, tutaj jest. Ej, Czaki! Zmiataj stąd, łachudro! Już cię tu nie ma! Spoko... Szaleju się najadłeś? Czego chcesz, zdechlaku? Daj mi klucz do swojego domu, a oszczędzę ci bólu. Ja się chyba przesłyszałem. Ty... Zgadza się.
Mam do pogadania z twoimi dzierżawcami. A co mają do tego moi dzierżawcy? Całkiem ci rozum odjęło! Nie. I kto teraz karmi świnie? Dawaj klucz. Masz. Baw się dobrze. Nie no, chłop ma kurwa jakąś zbroję, która powinna mnie one-tapować. Ja przez tą zbroję nie powinienem go trafiać. Dobra. Skipnę go tutaj, bo mnie chłop nie interesuje totalnie. To co on ma do powiedzenia to już co innego. A czy ja mogę go napierdzielić? Nie mogę go napierdzielić, nie? Szkoda, że ta gra nie działa w ten sposób. Ale dobra, możemy sobie rozdać poziom tutaj od razu. I tu by było... Dwa grady ciosów możemy teraz wykonać. Cudownie! Cudownie. Już teraz, jak poleciałem aż tyle punktów w jedną rękę, to już nie będę cofał. To nie tu, prawda? To tu wyżej. Nie będę już cofał swoich wyborów. Więc już zagramy pod tą jedną rękę. Bądź ogólnie pod broń, pod walkę bronią. A co wy tutaj stoicie? Dobra, gdzie oni tu są? Kurde bele, nie będzie tu żadnych hałasów w nocy. Nie na mojej warcie, skurczybieki małe. O, ty kurwiu mały! Czyli kultyści. No, nie wiem, taki trochę zawód z tymi kultystami, jeśli mogę być szczery. Oni dużo obrażeń nie robią, strasznie łatwo się ich kejtuje. Co oni kurwa tu rozpalili? Czy ja mogę się pomodlić do chramu Beliara? Co mi to da? Nic mi to nie da. Po prostu moja postać będzie klęczeć jak debil. O, tu jest skrzynka. No, zablokowane, no tak. Nic tu nie można ukraść w tej grze komputerowej, no. Kurwa, Ancka, chodź no tu. Boink. A, w sumie mam 6. Zapomniałem o tym, że mogę sobie sprinta użyć. Sorry widzowie, nie pomyślałem o tym. Całkowicie o tym nie pomyślałem, zapomniałem się o tym. No dobra, chodźmy tutaj oczywiście powiedzieć chłopowi, że ej, już po kłopocie. Dowiedziałeś się czegoś? Co tam się dzieje? To był istny koszmar. Poważnie? Chyba czciciele Beliara. Zwyrodnialcy, nie z tego świata. Jest gorzej niż sądziłem. Musimy niezwłocznie powiadomić straż. Nie trzeba. Teraz mogą jedynie ucałować swego boga w stopy. Dobra robota. Sama myśl, że miałem ich zasądzić. Wspominałeś coś o chramach. Sprzedajesz je? Stiłarskiego octu winnego. Dobry, ja to skipnę. A, on nas może po prostu o Inosie poinformować. A zobaczę, czy mi to cokolwiek da. Chyba to nic nie da. Chyba nic tam to nie da na koniec. No, nic tam to nie dało. Po prostu straciłbym 5 minut słuchając o Innosie, Adanosie i o tym, jak Beliar jest zły. No, oczywiście, kurde bele. Wszyscy, nikt nie lubi Beliarka. No dobra. Tak więc udajmy się. Ty, czy ja tam byłem? Byłem tam, dobra. Ja tam byłem. Dobra, możemy się... W końcu może to być użyteczne. Po raz pierwszy. Bo użyjemy tego w jakimś sensownym celu. I teraz chodźmy do tego chłopa. Tutaj tego czeladnika. Gdzie jest ten czeladnik? Kurde! A, dobra, nie, dobra. Dobra. On jest tutaj po prostu na górze.
Tu w górę chyba było wejście, prawda? A nie, to tutaj, tędy. No dobra, nie ma strachu. Wszystko tutaj wyczyściliśmy już zawczasu. O! Nie wyczyściliśmy. A, to tylko te gówniaki. Dobra, już rozumiem, one się po prostu pojawiły. Już myślałem, że coś sensownego. Tak czy siak, udajmy się tutaj w prawo do tego akolity, zrobimy to zadanie i będziemy kończyć ten odcinek. Ten odcinek będzie odrobinkę dłuższy, mi się wydaje, bo to zadanie chyba jest troszeczkę dłuższą. No, ogólnie to tak trochę gardło mnie boli, bo wam powiem. Chyba mi jakieś przeziębienie łapie. Albo to po prostu ze zmęczenia, bo nagrywam to po nocce. O, jest! Jest tutaj nasz kumpel. Na skałkach se siedzi. Jobany. Witam. Zaraz, co ty tu robisz? Słyszałem, że ktoś tu przeprowadza zakazane eksperymenty. Słucham? Że co? Kto tak powiedział? Żartuję. Przysyła mnie mistrz Worgan. Jak tam eksperyment? Nie do końca zgodnie z planem. Miałem potraktować rośliny pewnym środkiem i nakarmić nimi chrząszcze. Chcieliśmy potem zbadać ich wątroby, ale zjawiły się polne bestie. I? Pożarły... Czyli to koniec eksperymentu. Cóż, może mistrz Worgan dałby radę wykorzystać wątroby polnych bestii. W końcu zjadły ten środek. No to mi... Stój! Zaczekaj, nie odchodź! Co znowu? Ty masz broń! Spójrz na mnie! Co ja mam niby zrobić? Ile wątrób potrzebujesz? Wszystkie? Po co ja... Wszystkie? Gdzie są te polne bestie? Zeszły po ścianie skalnej. Po ścianie skalnej? Taka ścieżka prowadzi do stodoły. Tam właśnie poszły. Co to w ogóle ma być za eksperyment? Mistrz Worgan chce stworzyć nieszkodliwą dla ludzi truciznę na polne bestie. Mistrz Oktar jest żywo zainteresowany wynikami. Oczywiście zaczęliśmy od chrząszczy. One nie są tak groźne. Czyli eksperyment poszedł lepiej niż się spodziewaliście. Kpisz sobie? Te dranie wszystko zepsuły! Czy ten środek nie miał aby być na polne bestie? Teraz możecie od razu zbadać jego wpływ. Tak na to nie patrzyłem. Masz rację. Dobra, chodźmy po te polne bestie. Czy jak sobie zeskoczę tę ścianką kurde skalną, to będę przypał? A raczej... Co? Ja pominął! Ja to pominąłem. O, jeszcze zakopany grób tutaj był. O, proszę bardzo. Czekajcie, może ja się przebiegnę tędy jeszcze przy okazji? Ja chyba tutaj popomijałem parę rzeczy. A dobra, tędy nie schodziliśmy. Dobra, tu już zwracam honor. Tędy nie schodziliśmy jeszcze. Auć. W sumie to nie uderzyło mnie aż tak źle. Aż tak bardzo. Ale więcej expa jest. Czyli to nie tak, to nie jest tak ten fakt, że ja tu pominąłem, tylko po prostu... Kurwa! Tylko po prostu, no to... O, tu jeszcze jest grób? Niestety nie. No dobra. Załatwmy te polne bestie raz, a porządnie. O, jeszcze do morza ma... Murdry skoczymy sobie tutaj. Fucken. O kurde, trafił mnie. Podszybek mały. Udało mu się wykasować swój hit. Ała. Ała. Jobany. No kurwa. Rdlony wściekliźniak. Co to było? Dobra, to był mój błąd. Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie mogłem zdarzować tego. Greedy. Za bardzo greedy. Dobra, skoczmy jeszcze może do Murdrys. Powiedzmy jej o tej
tutaj i na tym zakończymy ten odcinek. W sumie nie na tym, tylko na... Zakończymy odcinek na oddaniu mu tych wątrób. No ale... Chcę zobaczyć, czy Murdra ma cokolwiek do powiedzenia o tym, że wyczyściliśmy most. Może ta laska... A gdzie ta laska stąd? Ona zniknęła. O kurde. Ja pominął tutaj? O, dobrze, że się cofnąłem. Dobrze, że się cofnąłem, bo jak widać pominąłem tutaj jeszcze ekwipunku trochę. Znaczy pierdółki do ekwipunku. Dobra, jesteśmy już obok, więc skoczmy sobie do tej Murdry raz, a szybciutko i porządnie. Łe, co to za... Co to było? Czemu ta kamera tak skacze czasami? Jakby lagowało. Dobra. Tu Murdra będzie w środku, ale nie wiem, czy ona nam powie coś ciekawego. Chyba nie. Ta gra i tak strasznie okrojona jest. O, może Zyra nam coś powie, skoro jest most oczyszczony. Nie żyje, a most jest wolny od bandytów. Słyszałam. Kilku mogłeś mi zostawić. Co teraz? Zostanę tu jeszcze chwilę, a potem udam się do Stuark. Tam dzieje się nieco więcej niż w tej nudnej... Dobra, no to ona nic nie powiedziała. Murdra. Słyszałam, że most jest już... Zgadza się. Jak ci się to udało? Lorn i Hulat mi pomogli. Może Exp za to wpadnie? Owszem. Zastanów się dobrze, czy nie lepiej zakończyć ten spór z rybakami. Oni wcale nie są tacy źli. Zobaczymy. Okej, dobra, czyli tyle nam powiedziała. Znaczy, to jest jakieś... To jest jakiś leciutki progres dla nich chyba, żeby poprawić relacje. Ale no, nie będziemy w to ingerować. Myślałem, że chociaż zostanę ze 100 expa za pogadanie z nimi, a tu taka lipa. O, i o tym mówię, widzieliście te lagi? Takie przeskoki ekranu. Z dupy. Masakra. No nic, udajemy się jeszcze do naszego koleżki. Czy nasz koleżka na skałce siedzi? Aha, nasz koleżka wrócił do domu. Kurcze bele. No niech to. Dunder świście. To może ja tutaj zakończę ten odcinek i spotkamy się w mieście w następnym. No, zakończę ten odcinek tutaj. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, żeby napisać coś miłego w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.